Ja nie mam rozumu. W ogóle do... Ja nie wiem, o co ty mnie pytasz. Ja nie wiem, co się dzieje. To, co ja mówiłem po walce, to jest prawda. Emocje tak szarpią człowiekiem, że odcina się na wszystko, nie? Ja tam byłem sam, na sam z nim. Oczywiście, dedykuję to zwycięstwo moim trenerom. Karol Matuszak, Janusz Nowak oraz żonie, która mnie wspierała z domu, z trybun. Dzisiaj przypierniczyła mi w nos z dynki. To był dobry znak, to była dobra zaprawa na dzisiejszą walkę. Pamiętaj, kogo pozdrowić. A, sorry. Muszę pozdrowić moich dzbanów, które siedziały przed ekranami komputera i mi kibicowali. Dzbany, to też dla was. Tam było dopięte jakieś duszenie, Marek. Powiedz mi, groźnie tam było? Czy udało się z tego uciec? Ale powiedz mi, było tam groźnie? Tak, przyznaję rację, że było groźnie. Chwycił mi taki klucz na szyi mi zapiął, nie? Ja już czułem, że harczę. Ale treningi w X-Teamie i w Ankosie nauczyły mnie tego, że harczenie to jeszcze długo do odcięcia. Gdyby on nie miał odsłoniętego korpusu, on mnie trzymał w tym kluczu, ja widziałem jego korpus, kurwa, jego wydepilowany brzuch, nie? I jeb mu w ten brzuch, kurwa, nie? I tak się zwinął, sędzia, a ja mu jeb! I wygrałem, kurwa, widziałeś to? Widziałem. Zajebiście. Widziałem nawet, jak szczęka leciała. Ja nie widziałem jego szczęki. Ja widziałem, jak leciała, z ósmym. Dawid, masz nauczkę do końca życia. Nie zawodnik przerywa walkę, chyba że klepiąc, tylko sędzia. Mm-hmm. Powiedz mi, Marku, bawisz się w to dalej? Fame MMA to jest doskonały twór na scenie sportów walki, ale też na scenie show biznesu. I ja to doskonale czuję. Ja to tak czuję, że gdybym ja nie walczył, to ja bym dla nich pracował. Mega organizacja, 100% profesjonalna. Nawet zżera profesjonalizmem. Nie wiem, czy mogę mówić to głośno. Fen. Ja widziałem galę Fenu. Widziałem wiele gal. Ty wyłączyłbyś telefon, jak ze mną rozmawiasz. Sam zadzwonisz. Żartuję oczywiście. Ja też. Tak więc mega profesjonalizm, totalnie w to wchodzę. Powiedz mi, jakiś komentarz do tego, że twojego rywala Dawida Ozdobę publika, delikatnie rzecz ujmując, bardzo chłodno pożegnała? Hashtag bip, Ozdobę, słyszałem. Nie wiem, wiesz co, ja trochę jak Jacek Kaczmarski, świętej pamięci, jestem przeciwnikiem wszelkich ruchów masowych, gdzie widownia się podpala jednocześnie. I nawet jeżeli ktoś nie ma określonego zdania, to na skutek tego podpalenia wchodzi w to i wszyscy skandują, nie? To nie jest zbyt pozytywne i ja trochę współczuję Dawidowi. Dziękuję. Gratuluję. Dzień. Mamy to!